Oficjalnie. Dzień dobry Państwu, witamy na briefingu poprzedzającym ostatni mecz ligowy z Miedzią Legnica. Jest z nami Lubdi Van Głecho. Poprosimy o pytania w języku polskim, będziemy je tłumaczyć. Po co jedziecie do Legnicy? What is the goal to go to Legnica? What do you want to get? For me at first I would like to begin the game. And of course we go to win. We concentrate and make our work to win. Lub mówi, że chciałby rozpocząć ten mecz w 11 i oczywiście cel jest taki, żeby wygrać, zagrać jak najlepiej. A jest motywacja? Do you find any motivation after? Yes, of course. I'm always motivated when I'm on a football pitch, so I will give 100% to win this game. Tak, even zawsze. If there is no goal after. Zawsze jest motywacja, kiedy jest na boisku, kiedy każdy zawodnik jest na boisku i oczywiście chcemy ten mecz wygrać. Wiesz już na pewno, że zagrasz? Do you know that you will play as a starter? I think so, but I cannot be 100% sure. Tak myśli, spodziewa się, ale jeszcze nie ma pewności 100%. Ostatnio lub miałeś okazję w końcu się zaprezentować w większym wymiarze czasu. Powiedz, jak ty oceniasz swój występ, jak się czułeś na boisku, no i jak podsumujesz generalnie też ten mecz derbowy? Last time you played much more, so how do you feel with your performance and how do you feel with all the derb game? To be honest, I was a little impressed when I came on the pitch. So I tried to have a good finish on my first half. I know that my beginning of second half was not as good as I hoped. I had some balls that I lost and I could do better, I think. But after the 10-15 minutes of second half, I think that I made a good game with my duels and did the good stuff with the ball. So it's perfect for us. We have the victory. And I was very, very happy to play in front of all this crowd. Lub był trochę zaskoczony najpierw, że musiał wejść na boisko, bo było to takie niespodziewane, ale w pierwszej połowie miał kilka takich nie najlepszych interwencji z tego wynikających, ale potem w drugiej połowie już było dużo lepiej. No i ogólnie Lub był bardzo pozytywnie zaskoczony tym wszystkim, co działo się dookoła i było to dużą przyjemnością zagrać przy takiej dużej publicy. To powiedz jeszcze, bo jesteś tylko wypożyczony z Francji do Lechii. Czy ty chciałbyś zostać, czy już jakieś rozmowy też w tym kierunku? So you're on loan to Lechia. Would you like to stay with us for the next season? And did you spoke with somebody about it? For sure, I would like to stay and have a lot of emotion like we had this season in extra classe. Now it's not my. I already had agreed to stay here, but now it's not my job to think about that. I let my agent and the direction of Lechia speak about it. Tak, klubowi bardzo wszystko się tutaj podoba, chciałby zostać, ale to jakby nie jest jego rola teraz, żeby rozmawiać, tylko to jest robota jego agenta. Jeszcze chciałem zapytać o te derby Trójmiasta, bo było świętowanie na ulicy Długiej. Co wtedy poczułeś właściwie o tym świętowaniu? Jak się czułeś? So we had a derby game, then after this it was celebrating on the downtown of Gdańsk. What did you feel in this situation? I could not go to the town because I was with my mother who was sick, so I bring her home. But what I saw on the videos, it was like amazing. I wanted to be there, and I heard from my apartment all the fire sticks and. Lub nie był na celebrowaniu na Neptunie, ponieważ miał chorą mamę i musiał się nią bardzo mocno zaopiekować, ale słyszał przez okno, co się działo, i widział wideo. I był bardzo tym pozytywny. Warto jeszcze dodać, że francuskie media o tym pisały, o tym meczu. Yeah, there were French media writing about this game. I talked to you, the guy who I invited. Okay, we were speaking. I told him that he has to come to this game because it's one of the best, I don't know, atmosphere he can feel on his channel, so it would be good for him to go here. Tak, Lub zaprosił jednego z dziennikarzy francuskich tutaj, za co ja też jestem bardzo wdzięczny, ponieważ to jest jeden z największych takich youtuberów, tiktokerów we Francji i rozmawiali tutaj też na temat tego meczu, że to będzie wspaniały mecz. No i tak, taki materiał powstał. Grałeś kiedyś w karierze wcześniej w takim wielkim meczu, czy to był pierwszy raz w twojej karierze, gdzie poczułeś taką właśnie, że to jest święto? Have you ever played in such atmosphere like this? No, it was my first time and it was really, really impressive, and but I think that I had a good concentration with all this crowd around me. Pierwszy raz zagrał w takiej atmosferze, ale starał się być bardzo mocno skoncentrowany na tym wszystkim i że to było dla niego niesamowite wrażenie.
To taką ocenę może tego półrocznego wypożyczenia, tego pobytu w Lechii. How would you describe your loan to Lechia? Like this is half of the season? How can you describe it? It was a really good experience for me, because I was, I didn't have, I didn't play even 10 minutes in Bastia. So arriving here, I saw that all the club was give me confidence, and they give me some awards when they put me on the pitch, even midfielder. Not time, even if it's not my position, they try to give me some minutes. And I think that I've made good substitution. I think about my game against Górnik Lechna or Polonia. Some games where I came in the middle and the situation was a little hard maybe to take the win or keep a score. And we had a great finishing, so yeah, a great experience. And I hope maybe follow it next year. Tak, dla Lupa to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo w Bastii praktycznie w ogóle nie grał tutaj, chociażby z ławki, ale sporo wchodził, dawał dobre zmiany, sporo pograł z Lechią, z Polonią, teraz w Derbach. No i oczywiście mam nadzieję, że będzie mógł to kontynuować w kolejnym sezonie. Lepiej się odnajduje na pozycji numer 6, czy tak na pozycji stopera w Lechii? Would you prefer to play as a 6 or as a central back? Honestly, when I come in, I prefer playing 6, but then when I start the game, I prefer center back. Kiedy Lub tutaj przychodził, to wolał grać na szóstce, ale teraz nie ma żadnego problemu, jest ok granie na stoperze.